tvpodkarpacie.pl. Matura 2014 z języka polskiego to pierwszy egzamin, z jakim zmagali się tegoroczni maturzyści. Język polski na poziomie podstawowym uczniowie zaczęli pisać o godzinie 9 i skończyli przed 12. Zapytaliśmy rzeszowskich maturzystów, jak poszedł im dzisiejszy egzamin. Tekst był taki, ciężki, ale myślę, że powinno być dobrze. Szczególnie tematy wypracowań były stosunkowo przystępne, więc tutaj nie było żadnego zaskoczenia, przynajmniej dla mnie. Czytanie ze zrozumieniem było takie w miarę, natomiast wypracowanie według mnie było dość trudne. Jestem zaskoczony potopem, bo nie czytałem streszczenia, ale myślę, że będzie w porządku. Poszło całkiem w porządku. Natomiast wesela lektura prosta i myślę, że będzie wszystko okej. Polski nie jest może moją najmocniejszą stroną, ale ogólnie było w porządku. Troszkę się zaskoczyłem tematem, ponieważ był temat o miłości, a zwykle to były tematy typu, jak zauważyłem, chyba w Wikipedii albo czymś bardziej takim współczesnym, natomiast miłość to jest jak dla mnie trudny temat. Zdać damy! Zależy tylko na ile procent. Maraton egzaminów maturalnych 2014 rozpoczął się dziś i potrwa 3 tygodnie. tvpodkarpacie.pl